To projekt, jakiego jeszcze nigdy w Podlaskiem nie było i jak wynika z analizy, jest również pionierską inicjatywą w skali kraju. Na pomoc dotychczas niedostępną mogą liczyć osoby niepełnosprawne i dzięki temu zmienić swoje domowe otoczenie. Postawiłem sobie to jako punkt honoru, że musi być w naszym regionie, w naszej Polsce taki projekt, który realnie będzie rozwiązywał problemy osób z niepełnosprawnościami. Żeśmy zaczęli dyskutować, jak wykorzystując środki europejskie możemy te problemy rozwiązać i powstał właśnie ten program. Granty na likwidację barier architektonicznych. Środki finansowe mają bardzo precyzyjnie określone przeznaczenie. Mają zmienić najbliższą, wręcz domową przestrzeń osób niepełnosprawnych. Bo tam te osoby najwięcej czasu spędzają, tam te osoby funkcjonują. I dobrze by było, żeby funkcjonowały w takim przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Sam jak projektowałem dom, wiem ile było trzeba naprawdę wysiłku włożyć, żeby zobaczyć, żeby była taka przestrzeń, żeby to nie były drzwi czy futryny w takiej szerokości, a o wiele większej. Żeby jak znajomi do mnie przychodzą i poglądają, mówią: Artur, a czemu u ciebie nie ma tych szafek u góry w kuchni? No bo żona do nich nie dosięgnie, jak nie dosięgnie, a dom ma być przyjazny, to wszystkie i wszyscy jako domownicy musimy się przyzwyczaić, że te szafki są nisko. Od tak prostych rzeczy. Dlatego bardzo się cieszę, że jesteśmy w stanie wspólnie tym osobom pomóc. Zapewne te 10 milionów nie rozwiąże całego problemu, ale myślę, że będzie dobrym początkiem do tego, żebyśmy tworzyli następne projekty, albo zwiększali alokacje w ramach tego, zobaczymy jak nam to pójdzie wspólnie, żeby faktycznie tym osobom pomagać. Unijne warunki definiujące sposób i cel wydawania tych funduszy wskazują jasno. Nie można ich wydać na pomoc instytucjonalną. Wprawdzie w rozwiązaniu podlaskim pierwszym beneficjentem będą gminy lub powiaty, ale ich rola ograniczy się do pośrednictwa w dystrybucji funduszy. Ostatecznym i faktycznym podmiotem korzystającym ze wsparcia będą więc osoby indywidualne. Te gminy wcześniej powinny przygotować regulamin naboru na mieszkańców, którzy borykają się z problemami w codziennym funkcjonowaniu. Osoby niesamodzielne, osoby starsze, osoby potrzebujące usprawnień architektonicznych w swojej przestrzeni. Następnie wnioski składane są do nas, do instytucji zarządzającej, my będziemy je oceniać. Następnie gminy bądź powiaty będą wypłacały granty. Grant na jednego mieszkańca nie może być wyższy niż 50 tysięcy. Środki te mogą być przekazane na różnego rodzaju prace remontowo-budowlane, związane z przystosowaniem mieszkania, z wykonaniem podjazdu, wykonaniem windy zewnętrznej, wewnętrznej. Może to także być zakup wyposażenia o jednostkowej wartości nie większej niż 3000, na przykład łóżko rehabilitacyjne czy też podnośnik sufitowy. Program jest innowacyjny, nie ma więc skąd czerpać wzorców i rozwiązań. Dlatego marszałek Kosicki, informując o nim, zaapelował o ewentualne uwagi. Dodał również, że w przypadku większego zapotrzebowania pula dostępnych środków może zostać zwiększona.